A widziałeś kolekcjonerkę Gothica Remake? No to jest jakaś bransoletka z AliExpress i cena 900 zł. O gameplayu ani sekundy nie pokazali. Właśnie nie widziałem, to też mnie interesuje w sumie. Gdzie oni to wypuścili? Odpal kanał THQ Nordic. Oni zrobili trailer na YouTube, okej. Okay. Collector's Edition trailer. Ale muzyczka ładna. Taki gówno. Przepraszam bardzo. Ja pierdolę. To wygląda jak taki biznes notes z 2004. Po prostu z odciśniętym logiem. Co za gruba okładka, kurwa. Przecież to wygląda jak... O Jezus, jak na jarmarkach takie za 5 zł macie. What the fuck? I to też wygląda bardzo małe. Patrząc po tym, jak się skóra zagina, to wygląda jak, nie wiem, mniejsze od A5. Nie, czekaj, A5, A4? W którą to stronę? Nie, A3 jest większe, dobra. Jak A6 wygląda? No kody możesz sobie tam wpisywać, albo kombinacje do skrzyni. No, chyba. O Jezus, jakie gówno! To jest ta opaska? Ja pierdolę. Kurwa. Okej, kolejna rzecz za piątaka. Jezus, fucking Christ, takie gówno. Gdzie jest dźwięk? Mute'a kliknąłem. O, Gothic jest napisane. Znaczy mogli, nawet nie wyczyścili, nie? Do ujęć. Ujebali jakimś kurzem, kurwa, wyciągnęli z pudła i po prostu dali. Kurde, szczotką jakąś, coś ten. Podmuchać, kurwa, sprężonym powietrzem. No, dobrze, że odcisków palców nie ma. No nie. Też nie wiem czemu ten ziutek tutaj, ten z zielonym światłem co trzyma, on mi się tak kojarzy z Arkanią, że ja pierdolę. Ta fryzura na nim. A to Milton, ale Milton nie miał czarnych włosów, miał brązowe włosy, ten z tym zielonym światłem, ale czemu ma zielone światło? No nie wiem, no Diego jest po prawej, po lewej jest Gorn, druga postać od lewej, kto to jest w ogóle? Łysy? Nie, z mieczem? Czy co? Lester w zbroi strażnika świątynnego. Właśnie tak mi się wydaje, że to ewentualnie może być Lester, ale Lester nawet nie należał do paczki w... Czekaj, nie, Lester... nie, pomyliło mi się z Laresem, dobra, nieważne. Pojechało mi się. Ale Lester... Tylko... No nie... Znaczy tak, Lester należał. Z Laresem mi się pojechało, że Lares nie należał w jedynce, dopiero w dwójce zaczął być użyteczny. I był lepszym ziomkiem od Lestera. Po prostu imiona mi się podobały. Nieważne. Taki ze mnie fan, nie? Ale bieda. O kurwa. Jeszcze genuine leather, jakby wątpię bardzo, że to jest prawdziwa skóra. I to nie napisali z czego jest, to jest z plastiku, no wygląda kurwa plastik. Jeszcze te końcówki pomalowane sprayem, tu nie ma cieniowania nawet na tych końcówkach tych rogów w masce. Czemu nie ma cieniowania tam? No na tych końcówkach jak są szare, tam nie ma cieniowania, jeszcze na tych, gdzie są takie koloru kości jest cieniowanie. Nawet spoko, ale sprayem jebie końcówki, same rogi. Ach, chuj. Nie. Ale chujnia. Ale chujnia. Still no gameplay footage, but you're already selling
$200 Collector's Edition, LMAO. They are literally asking customers to pre-order a product blind. Certainly no pre-order. Sorry, but these accessories look like a cheap, corny uncle set. Dokładnie, tak, dokładnie. Wygląda jak secik dla albo od po prostu, no od skąpego wujka. Ten trailer miał 2 kałapek w górę i 20k w dół. Chyba nie przypadło do gustu gotykowcom. No, nie bardzo. Oj. Seriously, we don't know anything about the game and you're putting out a collector's edition trailer? Can you show us gameplay? Remember, the no pre-orders if you already did one, there is still time to revoke it. There is no release date, but you can already buy collector's edition. We haven't seen even gameplay. You won't get a cent without showing final gameplay. Tak, no nie, ale zjebali. O kurwa. Coś, oj, mam wrażenie, że będzie chujowy ten remake, nie? Bo patrząc na to, jak monetyzują, jak podchodzą do tego biznesowo, wiadomo, kto inny zarządza tymi decyzjami, jak biznesowo do tego podejść, a faktycznie produkt. Ale jeśli wymagają tyle pieniędzy za taką chujową kolektorkę, bez pokazania gameplayu, to jest ten taki mining canary, nie? Kanarek górnika. Kiedyś w górnictwie używano kanarków, żeby ostrzegały przed wyciekami gazu w kopalniach. Bo kanarki mają bardziej czuły węch i jak kanarek odpierdał szajs w klatce, zanim jeszcze górnicy poczuli zapach gazu, to wiedzieli, że mają się wynosić. Ja tu czuję gówno jakieś, nie? Z tą kolekcjonerką. I obawiam się, że to może być jeden z pierwszych takich, to takie pierwsze ostrzeżenie, czy jedno z pierwszych ostrzeżeń, które no nie napawają optymizmem. O, tak to powiem. Na pewno chcę wycisnąć cytrynę bez pokazania gameplayu nawet, póki gracze nie wiedzą, co to za gówno remake. No, bardzo możliwe po prostu, bardzo możliwe. Aj. No, obawiam się o ten remake. Nie, mam wrażenie, że nie będzie zbyt dobry. Oh boy, marketing must be really proud of this one. It looks like a classic money grab. Show gameplay first. Ta. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie, ale nie zapowiada się zbyt dobrze, niestety. No a jak sprzedadzą all, to 1,5 miliona euro będzie, bo 7,5 tysiąca kolekcjonerek jest. Cóż, no na pewno zarobią trochę, ale... Kurwa. Boję się o ten remake, boję się. Dobra, wróćmy do Baldursa. Gods be damned.